Co jeszcze nie pasuje? Chwila. Okiem eksperta. Dobrze. Akumulator odsunięty. Chociaż, proszę pana. Prawdziwie klasowy w samochodach. Akumulator ma dodatkową osłonę. Zaraz zostaniesz pierdol. Zobacz, ja już widzę po jego to, jak on się na ciebie patrzy. Ma specjalną osłonę. Jakby się jego dziewczyna obrażał, żonę czy tam kogoś, nawet gorzej. Gorzej, no. No, słuchamy, ja się odsunę. No, to tak, wiesz. Co ma? Pierwszy rzut oka. Co ma? No, wiesz, to nie ma właśnie. Się dokładniej przyjrzeć. Nie ma takiej osłony na akumulatorze. Mój też nie ma. No, ale mówię o... A twój ma? Twój ma. No. I ma też osłonę od tego, tak? Świetnie. No, ma. Co jeszcze ma twój, czego ten nie ma? 14 lat? To jeszcze ta jest rzecz. Zajrzę pod maskę, chłopca. I tu jeszcze. I co? A gdzie jest, proszę pana, numer? Gdzie jest? Jaki numer? Wozia. Nie wiem. Numer czego? Nadwozia. Win. Taki win, no. No to każdy ma win. No właśnie, na dlatego pytam, na nadwoziu. Gdzie ma ten? Skąd on ma to win? Pierwsza rzecz, jaką trzeba wiedzieć. Ale po co ci to? Kurde, człowieku, no jak po co ci to? Dowód rejestracyjny masz. Po co ci to? A po co ci wiedza, kiedy się urodziłeś? To jest nowe dane, człowieku. No. Tak? Tak. I co ty wyczytasz z tych danych? Nie o to chodzi, co wyczytam, tylko ja wiem, gdzie ja mam. Dobrze, ale po co ci to, że ty wiesz? Czyli ty też nie wiesz, tak? Gdzie masz ten numer WIN? Nie odpowiadałeś na pytanie, po co ci to, że wiesz? I co z tego, że ty wiesz, że on ma taki numer? Ja nie mam z tego korzyści, no. ale mechanik... Mechanik ma w dowodzie rejestracyjnym numer WIN. A jak chce, to zaglądnie i znajdzie. Dobra, to dzisiaj zostawiamy go, niech on szuka tego WIN-u. Dobra, no może być. Chociaż mówię, nie jestem do końca... satysfakcjonowany.